Na taką bitwę czekają chyba wszyscy. 29 łośków i my w OP czołgu przy fantastycznym losowaniu. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś potyczka, którą chciałbym rozegrać i którą chciałbym mieć okazję powtórzyć na dowolnym pojeździe, oczywiście z pancerzem. Przed wami japoński OI i zobaczcie sami losowanie. Przecudowne. Zero kickerów, które oczywiście mogą takiego OIka zamęczyć na śmierć. Zero tak naprawdę groźnych maszyn poza KW2 Susto. Większość no nie przebije nas od przodu, po prostu nawet na godzi będzie miał za mało penetracji. A my zaczynamy od takiego strzału na dzień dobry. T40 była, ale już jej nie ma. Moi drodzy, czy wiecie, co mają do siebie takie bitwy szóstek z czwórkami? Ano to, że zwykle kończą się bardzo szybko. No chyba, że trafi się naprawdę mapa malinówka czy inna otwarta, ale na tego typu mapie zwykle są to szybkie potyczki, ponieważ jedna drużyna zaczyna dominować, a potem kończy się wynikiem 15-3, 15-4. To wynika z tego, że szóstki są dużo, dużo silniejsze od czwórek. Nie bez powodu piątki nie walczą już z trójkami, ponieważ ta różnica poziomów była za bardzo odczuwalna. No piątki zwykle są kilka razy lepsze niż trójki. Mają takie pancerze, takie działa, że no, trójka to w ogóle nawet na goldzie jest bez szans. Choć są oczywiście wyjątki od tej zasady. I tutaj my odgrywamy spore już znaczenie na polu bitwy, bo robimy dwa fragi, niszczymy dwa ważne pojazdy, piątkę, czwórkę, ale nasza drużyna się składa. I to w ekspresowym tempie. I nic nie sprawi tutaj, że będzie właśnie lepiej dla nas, bo zobaczcie, że nasze ustawienie to powoduje. Jesteśmy zamknięci, no na 5 sektorach tak naprawdę, nie licz tego leoparda, po prostu oddaliśmy całą mapę, a rywale przyjmując fajne pozycje z góry zaczynają nas klepać i teraz efekt jest taki, że stracimy kecho, stracimy pancera i już jest 2-5. Kolega bardzo słusznie myśli sobie, że no dobra, dostajemy bęcki, nie będę jechał jak Czesiek linią 0, jak ten leopard, tylko wrócę na bazę, pomogę im się bronić. I wiadomo, że będzie kiepsko, bo ten troll wbrew pozorom nie jest taki dobry do walki z czwórkami, no bo ładuje za długo, a i tak zdejmuje na hita, prawda? Normalne działo, które tutaj możemy też mieć, oczywiście 100 mm, strzela po 300 i zwykle te 300 wystarczy, aby zdjąć czwórkę, piątkę, bo oni i tak są na oparach, coś tam dostali już wcześniej. No i ten troll, wiadomo, blokuje. Ale takie bitwy jak ta nie zdarzają się aż tak często, aby warto było jechać na setce. No troll jest jednak na pewno skuteczniejszy, kiedy wylosuje na siódemki, ósemki albo same szóstki, co zdarza się częściej, znacznie częściej. I tutaj ważny wybór, Sherman czy T67. Ktoś powie, dobrze zrobił, strzelił w Shermana. No niekoniecznie, T67 jest groźniejszy niż Sherman. I ja wiem, że to był ogryzek, ale z perspektywy wygranej, no T67 lepiej byłoby zdjąć. Przypominam, że to jest naprawdę potężny tedek. Choć Sherman niby chyba lepszy gracz. No to jest kwestia sporna. Teraz tak czy siak Shermana już nie ma. Zwróć uwagę, że kolega nie ma gaśnicy. I tak sobie myślę, że Japońcy lubią się palić, więc chyba trzeba będzie uważać na plecy, trzeba będzie naprawdę uważać. Szczególnie, że plecy nie są tak silne jak kiedyś. Kiedyś OI było twardsze, przypominam. I też miał celniejsze działa, ale dobrze, że go znerfili, bo i tak jest dobry. I to jest, słuchajcie, najlepszy chyba moment tej bitwy. O, jak to nie weszło. To jest, moi drodzy, najlepszy moment. Zobaczcie, rywale mają 11 czołgów, a my jesteśmy sami z pancerem 38NA. 11 czołgów mają. A my ukampieni jesteśmy, jak sardynka tutaj, w sektorze C7. KW2, proszę bardzo. One shot w wieżyczkę. Przepięknie weszło. Nawet nie chcę mówić, co by się stało, gdyby on trafił tą KW2 w nas. Pewnie byśmy stracili już pół HP. I teraz sami na 10, totalny wyciąg. Co z tego wyniknie? Oglądajmy. T21 na hita, T40. Co najlepiej zdjąć T40, bo ma najlepsze działo.
z tego towarzystwa. Teraz już bym powiedział, że Leopard oczywiście. O, to 67, proszę bardzo. Dobry delikwent. Jego można z tarana zdjąć, o proszę bardzo. Sam się załatwił, no głupio zrobił. Teraz kolega celuje w T2-1, ale to jest błąd według mnie. Lepiej Su-100, oczywiście lepiej Su-100. Dużo groźniejszy, no i... Weszło, ale tak... Ledwo, ledwo, już prawie się uchował. Zostało jeszcze tylko... kilku delikwentów groźnych. Przede wszystkim Leopard. Moi drodzy, T21. To są rywale, których ja bym zdjął na miejscu kolegi, bo Leopard... no może nas przebić, szczególnie od boku. Oj, tutaj fatalny strzał. Wynika to z tego, że kolega nie celuje w ogóle. Kolego, skup się, kurde. Nie celuje w ogóle, zobaczcie, że on tak strzela z dupy. Ja się nie dziwię, że to nie wchodzi. On musi przycelować. Teraz jest szansa na bombardiera, zobaczcie. Jakby strzelił w ziemię, to przecież zabiłby tego T2-1 i Sava. Tam można byłoby zrobić bombardiera, ale Loś priorytetem oczywiście. Słusznie. Loś groźny. O, Sav nas przebija, dobra. Skoro Sav ma hajaki, moi drodzy, powinniśmy się na nim skupić. No bo on ma trolla. Koniecznie teraz strzelamy w Sava. Odpuszczamy resztę. T2-1 wali z hajaków po 40, no też to denerwuje. Ale tych z lewej bym olał. Zobaczcie, że ci z lewej nic nam nie robią. Właśnie, pięknie. T2-1 zdjęty. Szósty tier. I teraz Sav nam rąbnie. To jest najgorsze. Ten Sav, kurde, ogarnięty. Pamiętacie, jak mówiłem, że troll... tutaj jest problemem, bo strzela za rzadko. No właśnie, oni tak są na hita. Jest Sav, dobra, celujemy. Zdąży nam rąbnąć jeszcze raz, ale teraz już nie przeżyje, nie ma szans. Zdjęty, dobra. No i co nas przebije? Chyba już nic, co 8-5 ewentualnie. Ale nie wiem, czy on jest wymaksowany. Covenant, Relago kompletnie nic nam nie robią. Ich bym olał, za bardzo tutaj nie ma się co nimi przejmować na razie. No tylko jak bokiem kolega wyjedzie, to będzie problem. Su! Koniecznie Su, stary! Lago to w ogóle, wiesz co? Ja nie wiem, no Lago mnie nie przekonuje. To Su groźniejszy się wydaje. On w ogóle nawet w nas nie celował. Zobaczcie, że koleś w ogóle... nie wie, że tu czołg stoi. Już się chyba poddał. Kapują nam bazę. No tak, ale no... minuta 30, co się będziemy przyjmować? Su trzeba zdjąć. Su koniecznie. Załadowałbym kumula na Su nawet może. Ale nie trzeba. Weszło pięknie. No i teraz to już tak naprawdę Pikuś, Pan Pikuś, Covenanter, Keho, byle nam nie uciekali. Ja na ich miejscu mógłbym uciec i starać się wjechać na kapa, kiedy Oi będzie miał bardzo daleko. No ale to jest trudne do wykonania. No dobra, kończymy Covenantera. Tutaj trzeba uważać, aby nam gąski nie zdjął jakoś bardzo chamsko. O, starana jeszcze, Boże. Co ci ludzie robią? Ja się zastanawiam... co oni robią? Na przykład ten T67. Świetne działo. Mógł to wyciągnąć. A ona staranowa, prawda? No. Ludzie naprawdę chyba myśleli, że to już jest wygrane. No peszek, kiedy KW2 padło. Nic to nie było wygrane, szczególnie w tej pozycji. Świetnie kolega się ustawił, naprawdę. Ta miejscówka tutaj. Epicka robota. Ja bym na to nie wpadł, szczerze. Ja bym się nie ustawił tutaj. Tylko pewnie gdzieś tutaj, gdzieś tam, bym zginął jak bot. Kolega użył naprawdę tutaj doświadczenia, wiedzy. No i udało się. Chyba. Zostało jeszcze Keho, no teoretycznie 14 frag powinien wpaść. I medal bohaterów Rosjeni, ale... weź go znajdź teraz, weź go dogoń. On dwa fragi niby ma, w ogóle ciekawy agent, zobaczcie moi drodzy. Kolega ma dwa fragi. 2 WN8, 37% zwycięstw, 0K bitew. Oczywiście ma prawo grać tak jak gra, no bo ma mało bitew, może mieć nawet 100. Ale kurde, 2 WN8, 2 fragi? Przypadek? Nie sądzę. Te dwa fragi musiałyby naprawdę się ładnie zgrać. I moi drodzy, szukamy ostatniego delikwenta. Gdzie on może być? Kapuje nam bazę, proszę. Proszę bardzo. Chciał nas wykiwać. Ale to chyba my wykiwamy go. Ostatni delikwent do upolowania. Powinna to być tylko formalność. Kolega już napisał na czacie perfekt, ucieszony, że nie będzie mu uciekał. Ale mu ucieka jeszcze. Kurde, zobaczcie. A? Ucieka? Nie no, coś tam kombinuje. Ja nie wiem.
Co on bierze w ogóle? Bawi się z nami w kotka i myszkę, no. Całkiem sprytnie, ale nie do końca też, bo za szybko wjechał na kapa. Powinien nam dać czas na odjechanie, prawda? O jest, proszę. Tutaj kolega go przychytrzył. Strzał pewno musi wejść. I wchodzi pięknie. Wygrywamy. Po niesamowitej porażce drużyny przeciwnej, no bo okej, my wygrywamy, ale to rywale sami sobie to przegrali, no nie oszukujmy się. To był dramat. To, co oni tutaj zagrali, to była patologia straszna i tylko cud sprawił, że po prostu, no nie ogarnęli, no bo mieli taką przewagę, że to było naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło użyć trochę mózgu i by wygrali to bez problemu. No cóż, moi drodzy, takie bitwy zdarzają się, ale my na nie jeszcze poczekamy. No chyba, że kiedyś udało wam się taką bitwę rozegrać. Mi jeszcze nie. Ja maksymalnie miałem na swoim koncie, przypomnę, chyba 11 fragów na swoim koncie. No wiadomo, kiedyś miałem więcej na innym, ale nigdy nie miałem 13-14. Także gratulacje dla kolegi. No i miejmy nadzieję, że na nas też przyjdzie kiedyś czas, przyjdzie kolej i też będziemy mieli taką bitewkę. Zobaczymy. To tyle ode mnie, moi drodzy. Życzę wam miłego dnia. Zapraszam do oceniania, komentowania, subskrypcji kanału i trzymajcie się. Hejka!